Čo symbolizovalo, čo naplňalo jednu pustovňu, kde mal presne zaradený čas práce, čas vody. Główna część naszej rozmowy dotyczyła współpracy, dotyczącej inwestowania wspólnych pieniędzy, czy pieniędzy europejskich, jak również połączeń między naszymi regionami. Także sme hovorili najmä o problémoch alebo otázkach, ktoré sa nás... Rozmawialiśmy o tematach, które nas bezpośrednio nie dotyczą, ponieważ jak Państwo wiecie, i Słowacja, i Polska graniczy z Ukrainą. Mówiliśmy o tym, w jaki sposób mamy się zachowywać w stosunku do Ukrainy, w przyszłości i teraz, i w jaki sposób Ukrainie byśmy mieli pomóc. No a keďže już wszechobecnie znamy, że Polsko pożiada organizację olimpijskich gier. A kiedy już wszyscy wiedzą, że Polska wystąpi o zorganizowanie igrzysk olimpijskich, żeby się mało... ale przy organizacji miałaby brać również udział Słowacja, tak rozmawialiśmy również na ten temat. Chciałbym przypomnieć o tym, że mamy wspólny kawałek Dunajca, mamy wspólne wspaniałe góry Pieniny, mamy obok siebie funkcjonujące dwa parki narodowe w Polsce i w Słowacji, mamy wspólną tradycję także i spływów Dunajcem, mamy także możliwość korzystania z atrakcji po obu stronach Dunajca, Czerwony Klasztor jest tego przykładem. Ścieżki rowerowe po stronie słowackiej również powinny przyciągać polskich turystów. Ale mamy również niezwykle atrakcyjne miejscowości po stronie polskiej, Szczawnice, Kościenko. To są także i zamki w Czosztynie, w Nidzicy. To wszystko razem tworzy niesłychanie atrakcyjny turystycznie region, ale który może być atrakcją dla turystów ze Słowacji, z Polski, a także z każdego innego kraju, z korzyścią dla nas, z korzyścią dla tego regionu przygranicznego. Ale oczywiście współpraca polsko-słowacka to nie tylko region przygraniczny, to są także i poważne przedsięwzięcia pozwalające na złapanie nowych szans gospodarczych i politycznych. Z ogromną satysfakcją przyjąłem informację o tym, że zgodnie zresztą z naszą umową wcześniejszą, że będziemy wspierali ten proces i działali na jego rzecz, co zapadły po stronie słowackiej decyzje o dokończeniu inwestycji drogowej, która połączy Bielsko-Białą z Żyliną. Ja miałem także możliwość przekazania panu prezydentowi informacji, że po stronie polskiej kończą się prace nad przygotowaniem do podpisania umowy o wspólnym wysiłku na rzecz zbudowania interkonektora gazowego na granicy polsko-słowackiej, tworzącego czy współtworzącego system koordynacji, kooperacji polityki gazowej w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Chciałem również wyrazić ogromną satysfakcję z faktu, że jest absolutna zgodność poglądów i zgodność dążeń obu naszych krajów, jeśli chodzi o perspektywę integrowania się Ukrainy ze światem zachodnim. Jestem przekonany, że taka pełna wspólnota poglądów i dążeń dwóch sąsiadów Ukrainy, bo Słowacji i Polski, może stanowić i powinien stanowić istotny argument, istotny atut na rzecz szczęśliwego zakończenia niełatwego procesu przygotowywania się do podpisania przez Unię Europejską umowy stowarzyszeniowej z ważnym naszym Słowacji i Polski sąsiadem. A pewnie jeszcze o perspektywie Olimpiady Zimowej będziemy rozmawiali już na tradycyjnym spotkaniu na granicy w zimie. I razem z panem prezydentem Gaszparowiczem za chwilę popłyniemy tratwami tą niezwykłą, piękną trasą przełomu Dunajca. Ahoj! Szerze po
każdy pisarz zrób swoją łódkę tam, pewną najpierw wiarę sercu szczęście w domu ma. Gdzie do najca prąd niesie łódek ślub, a na każdej gości pełno jest pisarzów dwóch. Każdy pisarz zrób swoją łódkę tam, chleb dunajcu, wiarę w sercu, szczęście w domu ma. Gdzie dunajca skręt targa pienin brzeg, to drogi lodowogi nuci pioski swe. Każdy flisak zdrów swoją łódkę pcha, chleb dunajcu, wiarę w sercu, szczęście w domu.